Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego vloga. W tym odcinku będziemy kontynuować naszą zimową wyprawę po Polsce. Zwiedzimy Legnicę i poprzez Jawor trafimy do Karpacza, gdzie zostaniemy na noc. Zapraszamy do oglądania. Tutaj nocowaliśmy na tym mopie. A teraz jedziemy dalej. Jesteśmy tutaj. Pojedziemy sobie przez Legnicę. Później pewnie tutaj Bolków. I gdzieś tutaj na Jelenią Górę, Szklarską Porębę albo dalej. No i stanęliśmy sobie w Legnicy. 300 metrów od rynku. Chcemy zobaczyć rynek, ale muszę iść zapłacić za parking, żeby nam mandatu nie dali. Jest pełno tutaj starych kamienic, nieodrestaurowanych. Gdyby je odrestaurowali, to naprawdę byłoby ładne miasto, a tak nie zachwyca na razie. No ale zobaczymy, co z ryneczkiem. Mamy od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. Płacimy sobie za 60 minut 2 zł, więc myślę, że godziny tam nie będziemy. Wrzucamy dwójeczkę i okej. Junia skacze po Legnicy, Junia skacze po Legnicy. Taka tu jest architektura. I jakaś fontanna. Na fontannie jest napisane 1730 rok. Czyli chyba jest stara. Z Piaskowca. Biegamy, biegamy. Ja sobie biega. Tu na szczęście jest deszcz, gdzie nie jeżdżą samochody. O, a tu jakaś kula. Na dole są kierunki świata. Wschód, południe, zachód, północ. I na jakiejś kuli jest chyba Legnica. Panorama Legnicy. O, tak wygląda Legnica. Wow, Niunia! Powiedz, że to jest wow. Niunia mówi, że to jest wow. A skoro Niunia mówi, że jest wow, to chyba jest. Dobra, idziemy. Tam jest kościół, ale widzę, że już ma ładne zdobienia dachu. Mała sobie biega, wchodzi po schodach i się przewraca. Ładne kamieniczki. Nami fontanna Neptuna z 1731 roku. Zrobili tu na nim jakąś iluminację świąteczną. Może wieczorem to jakoś wygląda, bo teraz nie za bardzo. I ten wielki, wielki kościółek. Kościół już jest ładny. Nam się podoba. Zabci, jak zwykle spodobały się schody. Ładne schody? Ładne, zdobione schody. Chodzimy po schodach.
spóźnienia spotkała gołębie. Gdzie ty się wspinasz? Weszłam tak wysoko. Uwaga. Uwaga. Za gołębiem. Gołąb ucieka. Uciekł nam gołąb. A tam jest drugi, tak? O, i za nią trafiliśmy na ładny plac. Czarna. Zobaczcie, jakie pączki są. Pon burger, pączek ekler. Idziemy zobaczyć, bo ten kościół ewangelicki został zbudowany, według tego co tu jest napisane, w 1192 roku. To ma imponująco dużo lat. No i wchodzimy na ten zamek. Zobaczymy, co to jest. Jesteśmy na dziedzińcu. No i jest taki sobie zameczek. Na razie najładniejsze, co mi się na zamku spodobało, już widzę orzełek. O. Piękny orzeł. Druga fajna rzecz, jaką znalazłem na tym zamku, to studnia. Wygląda na dość głęboką. Zobaczcie, jak tu wyglądają budynki. Miasto ma naprawdę duży potencjał. Te budynki są fajne. Architektura jest fajna, ale władze tego miasta powinny się obudzić i coś zrobić. Jest tak szaro, tak ponuro, że niestety jakbym tu mieszkał, to chyba bym miał notorycznie depresję.
Jedyne, po czym wiem, że się nie cofnąłem w czasie o 30 lat, to są po prostu nowsze modele samochodów, które poruszają się po ulicach. Gdyby nie to, bym pomyślał, że cofnąłem się trochę w czasie. A tutaj rozbawił mnie balkon. Balkon na wysokości mojego pasa. Tyle od ziemi. Dosłownie 70 cm od ziemi. No ale każdy może mieć balkon. Dodatkowo śmietniki. Wszędzie widzę tu śmietniki. Jeszcze zobaczcie, jakie wąskie przejście. Nieważne, że widok na śmietniki, ale można mieć na parterze balkon? Można. No właśnie, budynek 1892. A tam tej pory nie było nic. Pewnie tak stoi. O, tu jeden remontowany, jeden jedyny, jaki widzieliśmy, że jest remontowany. Ale naprawdę to by było ładne miasto, ma tak ładne kamienice, gdyby było odrestaurowane, że to aż boli, jak się na to patrzy. Jeszcze gdzieniegdzie widać koło bram dziury i wcale bym się nie zdziwił, jakby to były dziury po kulach z czasu II wojny światowej. O, o tym mówiłem, tu widać nawet dziurki u góry. Być może to jeszcze po kulach. Przeszliśmy Legnicę i jedziemy dalej w stronę Karpacza. Środek zimy, koniec roku. Pięknie grzeje słońce, aż cieplutko. Jest 7 stopni, ale w nocy nam chyba radio zamarło, bo jest tylko biały ekran, więc nie pokazuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale jak na środek zimy, to jest naprawdę piękna pogoda. My już z Jawora jedziemy do Karpacza jakimiś leśnymi dróżkami. Już da się odczuć, że to są góry. Cały czas od góry albo z górki. Słoneczko dalej ładnie świeci. No i tankujemy do pełna pod samym Karpaczem. Już widać te ładnie góry z daleka. I zaraz będziemy wjeżdżać do Karpacza. Tankujemy do pełna. Wymienimy od razu butle z gazem. Zatankujemy lepsze paliwo, żeby w razie czego przy minusowych temperaturach w górach nam nie zamarzło. I wjeżdżamy niebawem do Karpacza. Widać już piękne góry. Suto spowite chmurami. Czy jakoś tak, jakbym chciał poetycko powiedzieć. Czapa śniegu pokrywa zbocza, wzgórza. Zaraz wjedziemy do Karpacza, zobaczymy, gdzie możemy się zatrzymać. Najlepiej, jak był prąd. To będzie najbezpieczniejsze dla nas, dla naszej temperatury. O, tutaj wodospadziki takie ładne na dole już widać. Camping, ale z tego co wiem, wszystkie kempingi. 150 metrów. Wszystkie kempingi są pozamykane niestety. Jedziemy zobaczyć, czy kemping numer 142 jest otwarty. Tak na reklamie było, że najładniejszy w Polsce. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. O, rzeczka ładna. Ładnie to jest. No, brama nie bardzo otwarta. Zobaczymy zaraz. Jest przed nami kemping numer 142, ale z tego co wiem, wszystko jest zamknięte. No zobaczymy zaraz. Na
chyba zamknięty. Dobra, będziemy dzwonić. Podjechaliśmy pod kemping 142. Wszystko się zapowiada, że jest zamknięty. Ale tutaj rzeczka płynie, rzeczywiście jest ładnie. O. Mogłoby być fajnie. Ale coś czuję, że będziemy jechać dalej. Bliżej Karpacza. No, my już w Karpaczu. Właściwie tu już przejechaliśmy główny Karpacz. Jedziemy do góry, do świątyni Bank. Jeszcze tam nigdy nas nie było. I mamy cynk z forum, że jest ładny parking, nawet z dostępem do prądu być może, więc jedziemy najpierw tam, póki jeszcze całkiem się nie ściemniło i jest 1 stopień, więc jeszcze nie ma szklanki na ulicach. Damy radę tam podjechać. Dojedziemy. Jesteśmy już w Karpaczu, w miejscu, gdzie samochody niby wjeżdżają pod górkę. Zatem rzuciłem luz w samochodzie. Puszczam hamulec. Zobaczcie, rzeczywiście, auto jedzie. Pa, pa. O Boże, zaraz go nie dogonię, ono samo jedzie. Wy widzicie? O. Widzicie, że działa. Auto zaczęło jechać już prawie tak, jakby musiał biec. Jest tutaj nawet tabliczka. Grawitacja według badań jest tutaj zmniejszona o 4%. Więc nachylenie tej górki nie niweluje tych 4% grawitacji. Znów puściłem i znowu powoli rusza pod górkę. No, działa. Jest. Przebadane naukowo właśnie przez nas teraz. Jedziemy dalej do Karpacza. No, jesteśmy na głównym deptaku w Karpaczu. O. I jak tam? Żabka? Żabka oczywiście biega jak zwykle. Codziennie spacerek po Karpaczu robimy. Co tam masz fajnego? To jest ciekawa restauracja. Swojskie jadło. To nagie trole. Może trole się nie ubierały, no. Nie wiem. I tak dobiegł końca nasz 8 dzień wycieczki i przedostatni dzień roku 2020. Niestety nie znaleźliśmy miejsca na parkingu przy świątyni Wang, ale na innym parkingu pozwolono nam przenocować, z tym, że rano musieliśmy odjechać stamtąd. Mroźny wieczór spędziliśmy więc w przyczepce i wieczorem odezwał się do nas kolega, że akurat
wynajął domek w Karpaczu. Dzięki, że byliście z nami i w tym odcinku. Zachęcamy do obejrzenia kolejnych. Trzymajcie się, hej!